Witam Was w kolejnym BuzzNews na kanale Autobusy TV. Dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek, bo porozmawiamy głównie o pewnym chyba przypadku, ale nie sądzę. Więc zapraszam do oglądania. Dlaczego jesteśmy na nowej makiecie? Tutaj widać, że jest SU45263, już znana ze starszych filmów, oraz wagony, mój najnowszy nabytek, tutaj GAX, WTG i NAKKO. I to jest makieta, bo ponieważ wyjechałem na wieś, no to tutaj nie ma komunikacji miejskiej, dlatego to samego nagrywam o mojej starej makiecie. Stara makieta, tutaj powiadomienie przyszło. No więc, chciałbym nam też pozdrowić Pandę oraz Mariusza Pelaka, moich widzów, którzy jak widać bardzo nas lubią, oglądają, subskrybują i lajkują nasze filmy. No więc porozmawiamy. Puszczę wam film, jak... Gdzie są te cysterny? Tak, jak jechałam na wieś, to i przejazd zamknęli i po prostu jechały. No więc bardzo dziwny przypadek. Oraz film z tej makiety pojawi się w środę na kanale. Po południu około może 16, 17. Nie, raczej 16. Coś około tej godziny. No więc subskrybujcie. A teraz wyjątkowo zostanie pokazany zepsuty kasownik w tramwaju linii 9. Zapraszam do oglądania. A teraz pojedziemy kawałek naszą lokomotywą. I prąd padł, bo ta makieta ma wadę. No więc prąd padł, lokomotywa się wyłączyła. Jakoś ta makieta jest zepsuta, ale byłem mały i ją budowałam, ale jest dosyć fajna. Tutaj takie fajne tory. Tu był kiedyś dworzec, ale go przeniosłem na moją główną makietę, która za niedługo powstanie. A teraz będziemy analizować ten film. Zapraszam do oglądania. Dobra, teraz przeanalizujemy ten film. Widzimy lokomotywę. O, jest wagon. Kolejne wagony. Tylko, że tutaj mają większy napis. O, tutaj w te VTG. Ten środkowy, co był na makiecie, VTG. I za chwilę pojawi się ostatni. O, tutaj biały NAKKO. No i jeszcze jest konkurs. Wystarczy w komentarzu napisać, ile było tutaj wagonów. Poprawna odpowiedź zostanie nagrodzona serduszkiem. Rozstrzygnięcie konkursu będzie chyba ostatniego marca. Tak, do końca marca możecie pisać w komentarzach, ile tu było wagonu. A ja was żegnam i się widzimy za chwilę po tym filmie. Udało mi się naprawić lokomotywę. Może teraz coś będzie działać? I znowu padło. No więc nie będziemy się z tym siłować. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał Autobusy TV. I lajkujcie, udostępniajcie. A teraz pokażę wam trochę tej makiety.